shuts my eyes. The sunlight hurts my eyes. The sunlight hurts my eyes. Siemano, witam bardzo serdecznie z tej strony K9 oraz Phantom. Siema. W dzisiejszym filmiku zaprezentujemy wam drop z wszystkich metinów, nie wliczając na razie tych nowych, ponieważ ciężko nam ustalić, co z nich będzie lecieć, bo jeszcze nie wiemy, jakie będą ulepszacze wszystkie, więc na razie tylko do tych 9.0. Chciałbym również podziękować użytkownikowi YouTube Flatlip za wykonanie dla mnie intra. Ja tam go trochę podrasowałem, jakieś efekty dodałem, ale i tak bardzo dużo roboty on wykonał, więc dzięki wielkie serdeczne. Macie link do opisu, do jego kanału w opisie, a my zaczynamy. Phantom będzie zabijał. Zabijaj mniej więcej tak po jednym. No tak, wiem. Dobra, dawaj, ciskaj. To jest drop bez rękawicy. Dwa metki zabijaj z rękawicą, dwa bez. Dobra, krótka przerwa, bo mnie wołano. Ciśniemy dalej. Dwa pierwsze metki będzie zbijał bez rękawicy, a ostatniego z. Z tych metków trochę ubogi. Który ty masz level? Piąty. To dawaj. Z tych będzie trochę ubogi drop, żeby tak bardzo się nie opłacał w tym M1, ale potem to zobaczycie, ile sypie tego się wszystkiego. Dawaj. Daj mi ten ID na rękawicę. 72005. No, dobra. Dobra, to jeszcze jeden metek bez rękawicy. Czyli głównie szkatułki z zagadką, tak, po od 1 do 5 losowych instrukcji i teraz z rękawicą. Jak widać, jeszcze tu wyleciała bojowa tarcza, plus 9 peleryny męstwa. Dodatkowo jeszcze lecą zielone siły, ale tylko dodania. To lecimy teraz do metku walki. Dobra, to dam level 10. Dobra, to dwie sztuki bez rękawicy. No, zbiję od razu. O. Ubogo poszło. Dobra. A, właśnie, w M1 nie macie 100% na szkatułkę z zagadką. Od M2 jest już 100%. Żeby nie było tak, że w M1 wszyscy będą biegać. Tutaj, o, jak widać... O, zielona siła. Proszę bardzo, zielona siła. Z rękawicą był trzeci metek. To teraz jest metiny bitwy. Generalnie ze wszystkich w M1 metków jest ten sam drop. Tylko po prostu na przykład w metynie bitwy jest większa szansa, załóżmy, na zieloną siłę. Proszę bardzo, tutaj zielona siła wyleciała. To z drop bez rękawicy. To był drop bez rękawicy, Phantom. No, więc teraz z... No, jak widać, nie zawsze rękawica daje swoje. Czasem zależy od farta. I ostatni metek z serii Miasto Pierwsze. Bojowa. No, wszystko tak samo, tylko po prostu większa szansa na coś, tak? Ale tutaj nie macie 100% na pudełka. Dawaj. Tutaj zielona siła. Tutaj nie lecą z zaczarowania te do 400 levela, tylko same dodania. Zaczarowania już lecą w M2. Dawaj. Teraz z rękawicą. Proszę bardzo. Dobra, wiesz co, może pokazuję, bo to tak bez sensu. Chyba każdy wie, że z rękawicą lepszy drop. Po prostu. No to, wszystko. Bez. Wszystko, nie, z rękawicą. Może. No dobra, no to lecz. Wszystko Phantom będzie bił z rękawicą, więc trochę więcej będzie się sypać. Tu już bodzie i pięciokąt na tarczy. Tak, jak widać po... Losowy KD jeszcze. Tak, po jednym, bo... O kurwa. Dobra, to nie będę ponosił, bo to pod Phantoma. Ja wam powiem, że zielone siły i czary lecą po dwie sztuki i po jednym bodziu. I tutaj jeszcze pięciokotna, plus pięć i tak dalej. Tak. Phantom. No. Aha, dobra, spoko. To co inaczej jest? A zresztą, dobra, nieważne, dobra, wybaczcie. Tutaj jak widać też zielona siła i czar, pelerynki. Pelerynek, kurwa, ale chujowo, że z tobą. Weź se zapchaj całe EQ. Poczekajcie chwilę, krótkie cięcie. Dobra, jesteśmy ponownie. Phantom musiał se zapchać EQ, żebym ja z jego nazwą mógł podnosić. I będę wam pokazywał, dobra, dawajcie. Dawaj, znaczy, Jezus, ja pierdolę. Tutaj leci o KD plus, lol, KD plus 4. Lecą? Przecież, dobra, nieważne, mniejsza z tym. Zielona siła, nadal nie mogę podnieść. No to nie wiem czemu. Proszę, no. Tutaj... O, jest coś dla ciebie nawet, widzisz. O, nawet dla mnie, o, zielona siła, to ja podniosę.
A, dobra, sorry. Nie ustawiliśmy jeszcze łączenia tych, ale to po dwie sztuki lecą. O, peleryny dla mnie. To wam pokażę. O, ja pierdolę. Kurwa, ile ja miałem wcześniej. Zaraz wylecą, to jeszcze zobaczymy, bo nie pamiętam, ile wcześniej miałem. Mam 140. Może zaraz dla mnie... O, są peleryny. Przesuń się. O, po 20. W M2 leci po 20 pelerynek, w M1 po 10. Tutaj również szkatułki zielone, czarne, pięciokątne. Tutaj jeszcze zwykłe zmianki nie lecą. Tutaj głównie bodzie, słabe zmianki dodania, te do 400 levela. Dobra, bi. Bije. I z tego również, tylko po prostu jest większa szansa, że dropnie niż na przykład z metka 2-5. Ale w M2 we wszystkich jest taki sam drop. Tutaj zielony czar. Proszę bardzo. Wszystko z rękawicą Phantom bije, przypominam. No jak widać, drop jest w miarę fajny, więc jak ktoś polata po tym M1, to naprawdę się dorobi ładnie. Drop teraz już lepszy. Tak. Tutaj już się zaczynają kamienie duchowe i piąte bony. Bodajże. I chyba rady i zwoje egzorcyzmu, o ile się nie mylę. Nie pamiętam, bo tyle żeśmy tego... O, tutaj proszę bardzo, zwoje bodzia dla mnie. Mam teraz 3 i 4, więc tu po jednym lecą. Kurwa mać. Tutaj już lecą okrągłe plus piątki. O, proszę bardzo. Słabe. Czekaj, wystopuj. Mam 9 zmianek. Proszę bardzo, po 2 zmianki. Rada pustelnika. O, rada pustelnika dla mnie, jedna. Tutaj zwój bodzia. Jakaś marchewa, ale to nie z metka, tylko z mobów chyba. Właśnie. Średnia mikstura. W zależności od levela metina będą wam lecieć różne mikstury. Od małych do dużych. Już chyba tak dokładnie nie muszę mówić, z których. Tutaj jak widać też zmianki, też po 2, ze wszystkich metków na pustyni lecą po 2. Tutaj widać obfity, o proszę bardzo, pedek. Już niestety nie poniosę, bo jest dla fantoma, ale z pustyni lecą pedeki i rękawice na 30 minut i są zdejmowane. Tutaj pelerynek już leci 30, a nie 20. Dawaj, lej. Może dla mnie zaraz leci pedek, rękawica. O, proszę, kolejna rada. Rada, kolejna. Dawaj, lej, metka twardości. Zobaczymy, co tu dalej nam wyleci. O, proszę, kamień duchowy. Zobacz, jak się pospał. Jest rękawica dla mnie. Proszę bardzo, rękawiczka na pół godziny. A, nie założył, jestem przemieniony. O, dodania. Dobrze, że dodania wyleciały. Mam 9 sztuk. 11, też po 2. I tutaj już kamole lecą, przypominam. O, i piąty bond, proszę bardzo, tutaj widać. Dawaj, lej, co się zastanawiasz, debilu? Silnie pierdol. Tutaj jak widać, te szkatułki lecą normalnie, jak najbardziej w świecie. Już fioletowe, duże. Dodania, zmianki. No głównie tutaj jest... Nie, no właściwie dużo przydatnych rzeczy leci. A właśnie, tu jeszcze lecą zbrojki, plus 4 na 48 levele. Wszystkie. Akurat dla Sury wyleciała. Poprawimy jeszcze trochę drop KD akurat, bo to trzeba jakoś inaczej zrobić. Jeszcze nie odkryliśmy jak. Tutaj jest brwisty wachlarz. Dobra, 2 metki naraz teraz. O, zobacz jak się posypało. To z 3 metków. KD czwórki też lecą. Tak, proszę bardzo, tu jest KD czwórka. Jest i rada. Coś zwoje egzo nie lecą, taki peszek, jak widać, same zwoje te. Tutaj też rękawica na pół godziny. Zwoje bodzia również pojedyncze. Teraz już metek upadku. Tu jest w bardziej... DT. Tak, będą tylko w DT, więc tu jest trochę bardziej ubogi drop taki. Ale jak widać, tu lecą już tarcze nasze 7 plus 1. I odjęte jest kilka rzeczy niż z poprzednich metków, żeby tak w DT, bo w DT wiecie, że... Znaczy można łatwo zbugować metki. O, jest egzo. Jest zwój egzorcyzmu, jest, proszę bardzo, więc też leci. Pelerynek, zaraz wam powiem po ile. Po 30 też. Tutaj zaczarowania, ile? 2, więc jeszcze się nie zmieniło. Dobra, dawaj, teraz już metki śmierci, więc tutaj już będzie trochę bardziej ostro. Wszystko z rękawicą, przypominam, że Phantom bije. Proszę bardzo, co tu wyleciało? O, rada pustelnika. Tutaj już więcej pelerynek. Tutaj już... 2 naraz pójdą. 40 albo 50, wiecie, nie zauważyłem. O, zobaczcie sobie taki ogólny drop, ja tak... Tyle dropu najebało. Owce systemowe dalej. O. Taki o, drop.
tarcze plus jedynki, fioletowe duże, średnie. Zbroje trójki na 5-4 tak. level. O, na właśnie, zbroje trójki na 54 i coś jeszcze miałem powiedzieć, kurwa, zapomniałem. A, tutaj już się zaczynają również zielone miksturki duże, więc to już są takie wykokszone bardziej. Dawaj, lej, morderstwa. Właśnie, co tutaj? Tutaj widzę peszek, bo prawie nic się nie posypało, prócz szkatułki, wzmocnienia i pelerynki. O, jeszcze zbroja na 61 tutaj plus... O, proszę bardzo, wyjebało fantoma. Dawaj, loguj się szybko. Już nie będę tutaj pauzował. Wywala go najprawdopodobniej dlatego, że mamy po prostu ten serwer, jest taki testowy. Jest strasznie mało ramu tutaj, czasem może... Nie, kompa mi zlagowało i dlatego. A, myślałem, że to wyjebało ci na ziemię TT, bo masz mały level. Wiem. Te twoje kurwa rękawice, których nie mogę wyjebać. Nie ma sensu. Szybko, buty, kurwa, ten runiczny muszę zgarnąć, bo mi podpierdolisz. Dobra, dawaj. Uno momento, poczekajcie, dobra. Pan Phantom awansował na 70. Dobra. Tutaj leje właśnie tego metka. Patrz jak spowolnienie mu wchodzi. Bo są przesadzone trasbony, bo daliśmy se do testu większe. Tu już pedek wyleciał i rękawica, patrzcie jednocześnie. Łuk na 60 plus 4, kamol duchowy. Jeszcze jeden metek morderstwa. Czemu dajesz se 120? Kurwa! Głupota. I tak już chuja dropnie, spierdoliłem. No proszę. Sypło się jeszcze. Patrzcie, za pauzę, ale ciągle coś ode mnie chcą. Teraz metek 7-5, więc jeszcze 3 metki zostały. Nie, 4. 4 no, metki. Tutaj też w sumie dobry drop. Tutaj już lecą, jak widać, tarcze plus 4. Tutaj już chyba więcej zmianek leci. Bronie na 6-5, słabsze. Pelerynek 50. O właśnie, bronie na 6-5 słabsze, tylko niestety teraz nie wyleciała. Żadna. O, znowu nie wyleciała. Ile zielonych potek dużych, bo wam nie pokazywałem? Chyba 5. Podniosłem? Mniejsza z tym, chyba jeszcze średnio tutaj. A, jest zielona mikstura duża. Czekajcie chwilę, bo tutaj jakieś nieporozumienie chyba wyszło. Kurczę, dziwna sprawa. Dobra, mniejsza z tym, o zwój egzorcyzmu. Zobaczcie, też po jednym tutaj leci. Tarcza tygrysa plus 4, ubranie funkcyjne plus 4. Bronie na 6, jest broń na 6-5. Proszę, tutaj są 6-5 plus trójki. Dawaj, teraz 8-0 metek, również podobnie jak z 7-5, tylko może się więcej rzeczy po prostu wysypać. Ale respu najebał. Rozważ wszystkie trzy naraz. Tutaj widać piąte bony, pelerynki, tak standardowo. Znaczy standardowo, tak jak wcześniej mniej więcej. Pedek, widać tutaj, dobrze, że podniosłem chcący, tutaj już po 2 bodzie lecą. Pedek również na pół godziny, na godzinkę dopiero są w lesie. Teraz jeszcze metek 8-5, tutaj już trochę się zacznie inna bajka, bo tu już jest red las. Tutaj jest już lepszy drop. Phantom tylko ubije to, coś mi zernie mu idzie, ale już prawie. O, proszę bardzo, pedek, kurwa dla ciebie. Zaraz może jeszcze wyleci spokojnie. Rada, pelerynek ile? A zaczarowań, właśnie, zaczarowań 5 mam, 4 zaczarowania, bodzi 3. Pelerynki mam teraz 130, a te 60 leci pelerynek, jeszcze raz bodzi, 7 mam, 10, tak, 3 lecą. O, tu już bronie 6-5 lepsze lecą. O, proszę, Phantomowi udało się bojowego wydropić, tak łatwo nie leci farta teraz miał, bo jest bardzo mała szansa. I teraz jeszcze metki 9-0, których o wiele więcej przyzwaliśmy, ponieważ tylko z metków 9-0 może stalka wlecieć, ale będzie to bardzo ciężko zrobić. Zaczymy. I tam mały bonus, Azrael. Wyjebało cię, no kurwa. O, wyjebało bossy. O, proszę, bo on ma tyle spowolnienia, że mu bossy najebało. Więc Youngów się posypało trochę.
Dobra, to tak, jak będziecie jeszcze tutaj mieli metka, wyleci wam boss, to będzie szansa na kamyk duchowy z bossa dodatkowo, także... O, dobry pomysł, teraz tak Phantom. Taki mały plusik. Zobaczymy, kolejnego metka zbija tutaj Phantom. Zaczarowanie, Kamol. Już tutaj nie będę wam pokazywał co i jak, po prostu będę tylko patrzył, czy jest stalka. Weź to po prostu, wikuj, bo to za długo trwa. No, tak zrobię. O, tutaj, o, czekajcie, mam. Widzicie, tutaj już lecą po dwa zwoje egzorcyzmu. Tylko z metków 9.0 lecą po dwie rady i po dwa zwoje, ale też nie tak często. I o ile się nie mylę, chyba mogą dwa kamole wylecieć. Nie pamiętam. Niedawno dodawałem, a już nie pamiętam. Proszę, nie ma stalki. Tutaj też nie ma stalki. Naprawdę, z tego będzie bardzo mała szansa, za to będzie z innych rzeczy większa. Ale z mobów wam może polecieć. Tak, tak, z mobów może przecież wam polecieć. Tutaj nie ma. Dodałeś tą stalkę, czy to serio aż tak hard? Dodałem. Więc naprawdę, stalkę będzie ciężko dropnąć. Może aż jak tak masakrycznie to teraz pójdzie, to może ciut zwiększymy. Bo jest mała, tak mała wartość, że nawet nie wiem, czy ją czyta. 3 metki w jednym. Proszę, yep. Nie ma stalki, chyba. Blu. Jest tu jeszcze gdzieś metek? Nie ma. To jeszcze przywołamy tutaj. 8.02.7.20 metków. Patrzcie, na hardcora zobaczymy, czy z któregoś. Czekaj, zwinkujemy no, teraz, o, teraz będzie lag. Ja pierdolę. Jest stalka, jest stalka. Dobra, to szata. Może to spurbuj, co? Dobra, jest ten, to ja, bo tu lak się taki pieprznął, że szkoda gadać. Ale jest stalka, jak widać. Gdzieś tu widziałem. Czarna szata, o. Więc stalka może tu dropnąć. No i właściwie to na tyle z tego filmika. Czekaj, wami... Azraela jeszcze dopierdolę. Żeby pokazać zbugowany drop? No raczej. Tu z niego nawet jeszcze nie jest ustalony drop. Nie wiem, po co on to przywołał, chyba z nudów. A my się z wami żegnamy, powiedzcie co sądzicie o tym dropie. Taki drop. Tak, OP, będzie 100 razy inny. Zupełnie inny. Ocencie jak... Na, czy kurwa, co ja gadam. Powiedzcie co sądzicie o tym dropie. Czy co ewentualnie spoko, do zmiany. Co do zmiany. No i na pewno wszystko przeczytamy, no bo liczymy się z waszym zdaniem. No to... i nie mówcie, żeby kadeki i kamienie duchowe dodać w M1, bo to raczej no, nie będzie brane pod uwagę. Tak więc trzymajcie się, cześć. Na razie.